Witam Was w dniu, w którym będziemy się krzątać wyłącznie po kuchni. Wyszłam na razie z Azji na spacer. Fe! Ty żarłoku śmieciowy, ty! Śmieciarka chodząca. Ale chciałam Wam pokazać. Tutaj zrywałam cały czas pasiekotki. Drzewo już zakwitło, pasiekotki nie ma. Dokładnie tak samo to wygląda u mnie w domu. Także teraz krótki spacer. I idę do domu, bo dzisiaj też mam przyjęcie towaru, więc muszę być w miarę taka mobilna. Idę po auto, do mamy muszę zajść. Mama chciała ogórki do sałatki, żeby jej zanieść, a ja mam dobre ogórki od teściowej Azji. Fe! No coś ty tam już dorwała. Chodź stamtąd. Boże, coś to jest za odkurzacz. Mówię wam, wpuścić ją na podwórko, wszystko. Wszystko, co jest nie trawą, to zeżre, no. Coż to za pies jest? Ostatnio jak byłam u weterynarza, to pani mówi, że są takie specjalne jakieś żuwacze wołowe. Ja mówię, no tak, a ja byłam u alergologa z nią. Mówię, przecież ona ma alergię na wołowinę. No to mówię, jak ja mam ją, jak jej mam to podać? No tak, no mówię, no tak. Pojechałam z alergią na wołowinę, a pani do mnie mówi, że na zjadanie wszystkiego z trawników to są kup oczywiście, tak? To są właśnie te żuwacze. Ale się zaparła! Noż ty jedna. Także Azji już troszkę pobiegała. Ja zaraz lecę do domu z nią i biorę się. Najpierw idę po auto. Muszę mieć już auto pod blokiem. Wezmę, zapakuję od razu ogórki, wszystko co mam do mamy do wyniesienia. A później będę ogarniać kuchnię, żebym już miała mobilną, bo ja zawsze jak robię ciasta, to najpierw sobie wszystko chowam i wyciągam tylko to, co jest mi potrzebne do ciasta, a wszystkie inne rzeczy po prostu chowam, które nie są mi potrzebne, żeby mieć jak najwięcej miejsca wolnego na blatach. No i oczywiście będę musiała też porozstawiać sprzęt, żeby Wam od razu nagrywać na drugi kanał przepisy na to ciasto. Nawet postaram się makroskładniki podać, jak to będzie wyglądało. Na całe ciasto żaden problem, ale na koniec będę musiała zważyć całe ciasto. Więc sobie dzisiaj wcześniej poważę wszystkie blachy, w których będą ciasta i później zważę i Wam powiem, ile ma 100 gram tego ciasta, jakiś tam kawałek konkretniejszy. Więc o ile nie zapomnę, to tak zrobię. Także na razie się z Wami żegnam i widzimy się później, a ona znów idzie w to samo miejsce. Coś ją tam ciągnie. Tak w ogóle to mroźno u nas dzisiaj? 0 stopni mamy. Jest tak piekiernie zimno, ręce już mam takie po prostu zsiekane. Nie wzięłam sobie rękawiczek. No dobrze, że ja się dzisiaj nie wybrałam na to bieganie. Oj, dobra, idziemy. No i ja już wróciłam, chwilę jeszcze siadłam z kawką, końcówka kawki jeszcze jest. O, żeby nie było, że jest. Także tak, i dostałam od Moniki, widzę z rodzinka M-Vlog, kartkę świąteczną. Tak podejrzewam, jeszcze jest wszystko zamknięte, zaraz otworzę. Ale tak Wam chciałam, o, poszedł się mój paszczurek położyć na nagrzaną podłogę pod balkon. Dobra, i co? I byłam już faktycznie po auto, przyprowadziłam sobie auto pod blok, byłam w piwnicy, powynosiłam słoiki, przyniosłam ogórki dla mamy, które będę jej zaraz zawoziła. No byłam oczywiście w śmietniku, powyrzucać wszystko, co mi jest niepotrzebne tutaj w kuchni, jakieś tam zaległe, mąż śmieci zabrał, ale nie wziął ani tam chleba suchego, ja zawsze wieszam z boku, żeby ktoś tam sobie zabrał dla kur, albo u nas ewentualnie czasami wrony rozdzielają reklamówki i po prostu rozrzucają i zjadają. I co? No i ogarnęłam już kuchnię i zaraz Wam pokażę, jak ogarnęłam kuchnię i bierzemy się za pieczenie. Nie bardzo wiem, jak ja mam się zabrać za to pieczenie, bo gorzej jak zacznę robić jakąś masę budyniową czy jakąś i mi zadzwoni dostawa. Ale z drugiej strony nie mam bladego pojęcia, o której ta dostawa będzie. Czy ona będzie o 9, o 11 czy o 15, więc też tak nie mogę siedzieć. O, widzę, że Monika coś tu jeszcze włożyła poza karteczką. Mamy taką piękną karteczkę. Oczywiście życzeń nie będę absolutnie czytała. Monika wrzuciła mi maseczkę i herbatkę. Także dziękuję ślicznie, kochana. Maseczka o zapachu karmelizowanej gruszki i cynamonu. Zimowa edycja. Fajnie, fajnie. Na pewno sobie wykorzystam na 100%. I...
Dziękuję. Życzeń Wam nie będę czytała, bo ja uważam, tak jak już mówiłam tu w ostatnich vlogach, życzenia są bardzo indywidualną kwestią, ale za to idę ją postawię. Tam już mam jedną kartkę od Kasi. I postawimy też drugą. I niech sobie na Wielkanoc kartki stoją, a ja Wam pokażę, jak przygotowałam kuchnię. I tak wygląda moja ogarnięta kuchnia i przygotowana do nagrywania, więc jest stojak. Tu oczywiście na szybę, ja to zawsze sobie odsłaniam. I tu stawiam drugi stojak. I tak to wygląda. No i mamy naszykowane po kolei. Tu moja woda, tak jak mówiłam, szklanka zawsze pełna. Jajka, bo temperatura pokojowa. Mikser, bo się przyda w międzyczasie. Ja zawsze na dwa fronty jadę. Wodę możemy odstawić. Waga, bo muszę za chwileczkę poważyć blachy, które mówiłam, że zważę przed użyciem, żeby później przeliczyć makroskładniki. Garnek, który już czeka na jakąś masę budyniową. Łopatki do skrobania. Tam już szklanki, które będą na pewno potrzebne. Tam jest cukier, oczywiście robot. No i tu już mamy stos misek. Wiem, że do pierwszego ciasta będę robiła pierwsze ciasto makowca. Będzie mi potrzebna kostka masła w temperaturze pokojowej, więc już wyciągnęłam. Będzie mi potrzebny rum, cukier, puder, kajmak, cukier drobny. No i tam mamy wszystkie jakieś proszki, galaretki, rodzynki, żelatynę, budynie, wiórki kokosowe i orzechy i mak. Tutaj mamy mąkę, mleko w proszku, tu jeszcze mamy mleko w proszku, kaszę manną i żelatynę. I zabieramy się do pieczenia, tu oczywiście na zrzutki, no i mój stojak, na którym za chwilę Was poustawiam, znaczy nie Was, tylko telefon. I zabieramy się do pieczenia, tak wygląda moje przygotowanie kuchni i już się ja zaraz przełączam. Ciężko mi będzie później poskładać ten film, bo będę nagrywała dzisiaj dwa ciasta po kolei, więc dzisiaj robię dwa i jutro robię jedno ciasto. I robię jedno ciasto i wafle jutro robię, a dzisiaj robię te dwa ciasta, więc zobaczymy, jak mi wyjdą. O, już mnie widać i muszę jeszcze te lustro przestawić w drugą stronę. Także zbieramy się. Ręcznik też już sobie uzupełniłam, bo mi się skończył i zbieramy się za robotę. No i tak jak myślałam, zadzwonił już kierowca, że jedzie do mnie z towarem, będzie za 20 minut, a ja zdążyłam przynajmniej zrobić pierwszy biszkopt. W sumie zrobić, tu na razie tylko jest masa. Nagrzewam już piekarnik, także zaraz obudzę Nicole, bo to ma być tylko 15 minut w piekarniku, więc praca cała już wrew najlepsze. O, jest moja Azulka, bardzo proszę. Robi żebraczą minę, że w miejsce tylko karma, nie mam niemuśnych rzeczy. Tak, Azji? O, śliczne masz oczyska. Tak? Także tak, ja już nastawiłam piekarnik. Czekam, aż się nagrzeje, wstawiam ciasto i ja jadę odebrać lody, załadować, więc pewnie wrócę gdzieś za jakąś godzinę, a Nicola mi w międzyczasie po prostu wyciągnie to ciasto. I ja wrócę, będę robiła kolejną część ciasta. No i już wróciłam. Oczywiście nie obyło się bez jakichś emocji. Okazało się, że roleta do lodziarni mi się po prostu zepsuła i stałam z dziesięcioma kuwetami pod lodziarnią. Na szczęście męża chłopaki, część z nich była już u nas dzisiaj na budowie, więc po prostu przyjechał jeden i mi naprawił tą roletę, bo gdyby ich nie było na tej budowie, to obstawiam, że poszłoby mi 10 kuwet lodów w śmietnik. Także tak, czeka nas naprawa rolety, kolejny wydatek związany z lodziarnią. No tak to zazwyczaj jest, jak się sypie, to się sypie, ale nic, zrobi się i będzie dobrze. Taka nauczka, że trzeba zrobić raz porządnie, a nie naprawiać i coś tam, że tak powiem, sztukować. Nie zawsze się da, czasami trzeba po prostu kupić nowe. Także tak, ja już się biorę dalej za pieczenie ciasta, tu już mi Nicola wyciągnęła biszkopt. Biszkopt się upiekł, więc biorę się za dalsze robienie ciasta. Teraz pokażę Wam coś, czego nie ma na drugim kanale. Tu już mamy część ciasta. Powiem Wam, że zapowiada się imponująco, ale tu zobaczcie, jak wygląda mój robot.
przecieka mi od tyłu w misie, jak jest zakładana blokada z przodu, to z tyłu jest dziura i jak jest za szeroko, za mocno do ubijania włączona tryb, no to wtedy akurat mi się tyłem i przodem wylewa. Przód zawsze zatykam, ale nie zwróciłam uwagi na tył. No i niestety poleciało, więc muszę wysprzątać najpierw robota i bierzemy się dalej do roboty. Mamy godzinę 12:04, ale ciasto zapowiada się już imponująco. Przepis oczywiście na drugim kanale. Ja już wstawiłam ziemniaki, robimy obiad, robimy przerwę. Mamy 13:30. Jedno ciasto już skończyłam, a tutaj mamy drugie. Tu mamy drugi biszkopt orzechowy. Tu już mamy nastawione ziemniaki. Armagedon w kuchni, ale niestety jak się coś tworzy, to nigdy porządku nie ma, chociaż uważam, że jest całkiem nieźle. Jak po zrobieniu pierwszego ciasta, zmywarka jest już załadowana praktycznie. Tu już misa umyta, więc jest ok. Zaraz będę robiła rybkę. Ksawerem będę grzała racuchę, nam zrobię rybkę mi i Nikoli i mężowi, ale mąż to jeszcze w pracy. A tymczasem to może w sumie czas na kawę. Tak, włączymy sobie kawusię. Chyba już trzeba siły uzupełnić, więc tak, jesteśmy w trakcie całej roboty. Ale idzie to odpukać w niemalowane całkiem sprawnie. Także tak, dobra, ja już widzę, że kartki do Was dochodzą. Już Marcin mi też odpisał, że kartka do niego doszła. Super, bardzo mnie to cieszy. Więc lecę dalej z tematem. Będę panierować teraz rybkę. Smażyć ją. Oczywiście do piekarnika ciasto idzie na 40 minut. Ogarniam kuchnię i przystosowuję wszystko do kolejnego etapu. Przyszły mi dzisiaj dwie paczki, więc jeszcze dzisiaj będzie haul. Tylko ja nie pamiętam, co tam było. I ojojo, jakie słońce. I co jeszcze? Ja jeszcze dzisiaj będę jechała do Lidla wieczorem, więc mąż dopiero dzwonił, mówi coś ci trzeba i on mówi, na pewno mi jajek zabraknie, więc w sumie nawet i nie wieczorem, a myślę, że może po obiedzie pojadę do tego Lidla, dokupię sobie resztę rzeczy, bo mi zabraknie po prostu na jutro produktów i nie mam też nic praktycznie do święconki poza tą babką, więc no troszkę muszę jeszcze rzeczy dokupić, ale nie za wiele, tyle co potrzebna, kolejna szafka otwarta. Czy wy też zawsze macie w kuchni wszystkie szafki otwarte? Dobra, kończę. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a love friends, fill up the car to live best because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is in ya. Czas na chwilę relaksu. Mamy rybkę, mamy ziemniaczki, mamy ogórki kiszone od teściowej. Idziemy jeść. O, a tu mamy Azji, która czuje rybkę. Zjadłabym, pancia, zjadłabym. Nie ma. I jeszcze moja kawusia. No i sernik już jest w piekarniku, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Nawet bym powiedziała, że chyba szybciej niż bym planowała. Może jeszcze faktycznie się zrobię wafla, na jutro mi zostanie tylko jedno ciasto. Jeszcze będę robiła chleb na święta, bo teściowa powiedziała, że jak chcę coś robić, to żeby nie robić żadnych sałatek, ani przystawek, ani niczego, tylko żebym zrobiła chleb, bo ten chleb to ja robię po prostu dobry. Więc zrobimy chleb. W Messie Cuisine widzę, że przyszło też kilka fajnych nowych przepisów, więc może zerknijmy do nich. I mamy tutaj tak, jajka w koszulce na toście z sałatą, kurczak z wiosennymi warzywami
W ziemniaczanym gniazdku wysłowić się nie mogę. Lodowy torcik z batonami truskawkowymi. Uuu! Ja jeszcze nie przeglądałam, zobaczyłam tylko, że są nowe przepisy. Sałatka jajeczna z rzuchą. Super. Szparagi z łososiem w naleśnikach. O, to coś fajnego. Tort szpinakowy. Aha, to tylko tyle. Tort szpinakowy. Tu widzę, jakieś jajka są. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Może być ciekawe. No dobra, tyle to by było. Teraz kanał co do czego od drugiej strony. Tak wygląda wszystko. Tutaj już studzi się biszkopt. Tutaj Armagedon już nie wiem który, po obiedzie, teraz po cieście. No, nikt nie mówił, że będzie lekko. Tylko wiecie co? Ja tej masy kajmakowej muszę jeszcze zużyć 200 gramów. Jej tu jest 510, zużyłam 250. Czyli jakby nie patrzeć, 60 gramów tej masy zostanie. To ci jest ciekawe. Co ja z tym zrobię? Także tak. No i tu już bierzemy się za mycie. Tu już się robi coraz mniej. Może faktycznie już dzisiaj te wafle zrobię. Ale nic. Najpierw się bierzemy za mycie. Bo ciasto teraz jest w piekarniku, sernik przez 60 minut. A tam w lodówce... O, tu już Wam pokażę. Jest już ciasto docelowe. Zobaczcie, kochani, gołębica na chwilę sobie poleciała. Zostawiła jajka, tylko dlatego, bo tutaj u sąsiada na balkonie kot, na oknie dopiero kot siedział. I zostawiła mamy dwa jajeczka. A to na chwilę. Tutaj, od sąsiada. O, a tam jest mamusia. O, to jest mamusia. Leci do swoich młodych. I hop. Zobaczcie. Poleciał. O, jest i tatuś, i mamusia. I ja już, kochani, wróciłam z Lidla, także szybciutki mini, mini, mini haul. Pojechałam za kilkoma pierdołami i... Summa summarum, kupiłam, bo pojechałam za jajkami. Rajstopy, oczywiście na święta. O, już światło szaleje teraz. Okej. Okay. Jedną sałatę lodową, jutro do sałatek. Trzy razy kupiłam takie kiełbaski. Było mnóstwo pomarańczowych etykietek, jeżeli chodzi o wędlinę. Takie kiełbaski kupiłam trzy razy i ja je kupiłam tylko po to, żeby je zamrozić, żeby były do grilla. Na grilla. Tak. I następnie co? Jeden filet z makreli w pomidorach. Dzisiaj na kolację dwa razy szprotkę, bo mąż chciał szprotkę. Jedne drożdże do chleba. I dwa razy ser kozi, bo była promocja dzisiaj. Fajna cena. Po 5,40 przy zakupach dwóch sztuk. Także całkiem nieźle. I dwa opakowania jajek. Bo jednak mi zbraknie, jeszcze muszę przecież ugotować coś do święconki. Jakby tego było mało, do święconki kupiłam chlebek i kupiłam kurczaczka. U nas nigdzie nie ma baranków. Po prostu byłam w szoku. Dzisiaj nigdzie nie mogłam kupić baranka. Ostatnio widziałam gdzieś w sklepie baranki, ale plastikowe. Mówię, plastikowy baranek, nie z cukru, no jak plastikowy. I nie kupiłam, mówię, zdążę kupić. Dzisiaj się ocknęłam, że Wielki Piątek. Nie mam baranka, poszłam do jednego, drugiego, trzeciego sklepu, nigdzie nie ma baranków. No więc będzie u nas w tym roku w święcące kurczaczek. Taka kura to w sumie jest, a nie kurczaczek. No i tak, no i tyle by było na dzisiaj filmu. Nie wiem co z tego będzie, bo nagrywałam dzisiaj trzy filmy pod rząd. Jest haul, jedno ciasto, drugie ciasto, więc nie mam dlatego pojęcia jak te wszystkie filmy się poskleja dzisiaj. Będę dzisiaj długo w nocy siedziała i sklejała te filmy, ale to nic, może dam sobie radę, jakby były jakieś pomyłki, jakby jakiegoś fragmentu brakowało, albo czegoś było za dużo, to wybaczcie, ciężko się nagrywa trzy filmy jednego dnia i montuje się je tak samo. Także ja się na dzisiaj z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, no i do zobaczenia, a pierwszy film oglądacie, ten, to już są święta, więc wesołego Alleluja.